mówiłaś o tym, że śpiewasz, kochasz śpiewać, ale też, że kochasz grzebać w glebie, więc jak to jest z tą twoją działką? Co ci sprawia największą przyjemność i z czego jesteś najbardziej dumna? Wiesz, sprawia mi przyjemność bycie w swoim domu, ponieważ bardzo lubię swój dom, naprawdę bardzo. I zbudował go mój mąż, wszyscy jesteśmy tam w środku, mamy piękny kominek, duży ogród, w którym wszystkie drzewa posadziliśmy sami. Każde z naszych dzieci ma swoje własne drzewo w ogrodzie, które sadziliśmy zaraz po jego urodzeniu, więc jedno już ma 22 lata, drugie ma 16 i to jest wielka lipa, przepiękna Stasia, a Helenka ma posadzone drzewo, które no właśnie jest takie, ma 8 lat, więc jest już dosyć duże, ale jeszcze nie olbrzymie. Więc to jest nasz ogród, no, takie nasze miejsce do życia, nasz azyl, więc bardzo lubię po prostu bywać po prostu w swoim domu i ogrodzie. A sami sadzimy po prostu zioła takie codzienne, których używamy. Mamy też trochę malin, które sami posadziliśmy, mnóstwo jagód czarnych, tak zwanych borówek, albo jagód amerykańskich inaczej. Mamy bardzo dużo krzaków i całe lato zajadamy się jagodami z krzaka. Cześć, słuchajcie, zostawcie suba przeambitnym i zostawcie lajkacza. Hej!